Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za zostanie uznany. Wówdzień dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolno od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubości rozweselą się w świętym Izraela. Bo nie staniecie mięscy, z szydercą koniec będzie. I wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią, którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie bo gdy ujrzy swe dzieci dzieło mych rąk wśród siebie ogłosi imię moje jako święte wtedy czcić będą świętego jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela dusze zbłąkane poznają mądrość a szymrzący otrzymają pouczenie